Podczas wczorajszego Zarządu Prawa i Sprawiedliwości okręgu nr 10 dokonano kolejnych zmian na kluczowych stanowiskach. Decyzją zarządu Wiesław Dobkowski nie jest już pełnomocnikiem PIS dla miasta Bełchatów. Od wczoraj jest nim poseł Dariusz Kubiak. To kolejna funkcja, którą traci senator. Wcześniej Wiesław Dobkowski odwołany został z funkcji pełnomocnika PiS dla powiatu bełchatowskiego. Zarząd w marcu funkcję tą powierzył Waldemarowi Wyczachowskiemu, starości bełchatowskiemu. Wczorajsza decyzja o odwołaniu Wiesława Dobkowskiego z pełnomocnika PiS dla miasta Bełchatowa może okazać się bardzo ważna przed sesjami zarówno miasta jak i powiatu, na których radni podejmować będą personalne decyzje, o czym informowaliśmy wczoraj. Należy zaznaczyć, że zarówno pełnomocnik powiatu jak i miasta to osoby, z bezpośredniego otoczenia ministra Antoniego Macierewicza.